Szanowni Państwo, tak jak Państwo wiecie z piątkowego naszego spotkania, główny podwykonawca w zakresie prac instalacyjnych bezpieczeństwa alarmowych wrócił w piątek na stadion. W najbliższym możliwym terminie, który był, czyli wczoraj po świętach, zjechały się zarządy dwóch firm, czyli głównego wykonawcy Maxa Bigla i Imtechu. I wczoraj przez niemalże cały dzień prowadziliśmy mediację z tymi firmami. W międzyczasie, co jest niezwykle istotne, toczyły się odbiory Miejskiej Straży Pożarnej na stadionie. I te odbiory przebiegają dobrze, toczą się również dzisiaj. Jutro będzie zakończenie tych odbiorów. Mogę powiedzieć z obserwacji, a wczoraj wielokrotnie alarmy na stadionie się włączały w celu testowania. Te odbiory idą dobrze. Także w poniedziałek spodziewamy się dokumentu od straży pożarnej. Co do rozmów, co do mediacji, to oczywiście stanowiska firm są bardzo dalekie od siebie. Natomiast prowadzone rozmowy pozwalają na to, że prace się toczą. Wszystko idzie w dobrą stronę. Na pewno to jest tak, że to jeszcze zajmie, no nie wiem, od paru dni, ale to mogą być też 2-3 tygodnie. Ale Imtech pracuje na stadionie. Imtech pracuje na stadionie. Ale podwykonawcy Imtechu nie pracują. Podwykonawcy Imtechu też pracują. To nie jest tak, że nagle się nic nie dzieje. Zresztą Imtech w większości jest firmą po prostu inżynierską, która zatrudnia podwykonawców i steruje ich pracami, mając do tego wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, ale główne prace, które się na stadionie odbywają, to również Imtech realizuje podwykonawcami. A te główne prace jakie są teraz? Teraz właściwie to jest końcówka wgrywania różnych systemów, między innymi BMS-u, to jest Building Management System, to system do zarządzania obiektem i on w obecnej fazie jest na przykład tylko konfigurowany pod względem bezpieczeństwa, a tak naprawdę w przyszłości i to jeszcze długo pewnie po euro, bo będzie konfigurowany, bo to jest tak jak nie wiem, komputer, smartfon, to wiele możliwości, wiele aplikacji i drobne prace się toczą, to jest naprawdę sama końcówka, więc jeżeli chodzi o prace instalacyjne, to są po prostu drobiazgi. A panie prezydencie, czy to oznacza, że Max Bigl nie dogadał się z Imtechem, jeżeli chodzi o zapłatę faktur? Formalnie stan na dzisiaj jest taki, że obydwie firmy wypowiedziały sobie umowy, więc tak naprawdę nic ich nie wiąże, poza tymi, że obydwie mają roszczenia względem siebie. Tak? I Max Bigl argumentuje, że zatrzymał te pieniądze w trosce o podwykonawców. My jesteśmy tam po to, żeby budowa toczyła się dalej, żeby te sprawy rozstrzygnąć do końca w sensie formalnym, ale niezależnie od toczonych się prac na stadionie. Czyli Imtech zdecydował się pracować na stadionie, nie mając wypłaconych pieniędzy od listopada, tak? Tak się zdecydował. Czy formalnie w takim razie pracuje dla miasta, czy jak to wygląda teraz? Imtech pracuje na naszą prośbę. Nie ma formalnego żadnej umowy pomiędzy nami a Imtechem, ani pomiędzy Imtechem a Maxem Biglem. Też dostrzegają powagę i odpowiedzialność za to, co zaczęli na tym stadionie robić, że to jest absolutna końcówka i że to finalnie trzeba jakoś rozstrzygnąć. Tak? To nikomu już to nie pomoże zejście ze stadionu. Tak? To do niczego to nie doprowadzi po prostu. Żeby to zakończyć i rozliczyć, to trzeba tam być. Dwóch podwykonawców, którzy tam tego nie zrezygnowali z pracy, ponieważ nie dostali pieniędzy, nie wrócili na stadion. No być może, że to jest tych dwóch podwykonawców, którzy nie są istotni na tym etapie. To są główni wykonawcy do prac elektrycznych, kluczowych dla stadionu. No to proszę jeszcze raz spytać Maxa Bigla, ale moja wiadomość jest taka, że wszystkie prace kluczowe są zabezpieczone. Czy jeszcze jakieś pytania? W zasadzie jedno, czy w takim razie 29 kwietnia możemy się spodziewać powrotu Piłkarzy Śląska na stadionie? Prace idą dobrze, możemy się spodziewać powrotu Piłkarzy Śląska na stadionie. Czy te negocjacje między Imtechem i Biglem będą się toczyć do końca kwietnia, jak rozumiem, mogą się toczyć? Negocjacje oczywiście, że tak. Tak. To jest, chciałbym powiedzieć, że to są procesy niezależne od siebie. Budowa idzie i nad tym
zapanowaliśmy, że mimo tego, że firmy są jakby bezumownie względem siebie i również jedno względem nas na razie, to prace się toczą, tak? A w sensie negocjacyjnym to tak, to może być bardzo, bardzo długi proces. No Państwo będziecie pośredniczyć dalej w wypłaceniu tych pieniędzy przez firmę, czy się sprawa skończy w sądzie? Jeszcze nie wiemy, jak się sprawa skończy pomiędzy firmą Intech a Maxem Biglem. Niewykluczone, a nawet bardzo prawdopodobne, że między tymi firmami sprawa skończy się w sądzie, tylko trzeba dochodzić do tych obszarów, w których może strony mogą się zgodzić, zamknąć temat, a oczywiście będzie obszar, w którym się nie zgodzą i z tym pójdą do sądu, tak? Tylko chciałbym separować te elementy, a przede wszystkim separować to od faktycznego stanu, który na stadionie się dzieje, czyli pracy. To oznacza, że UEFA wyznacza, że nie przejdzie ale bez żadnych zastrzeżeń? Tak, to nie ma tam żadnych zagrożeń. 11 maja stadion przychodzi w ręce UEFA. Tak jak mówiliśmy, tak? Spodziewamy się, że to będzie w drugiej połowie kwietnia. Na razie nic nie wygląda. Mieliśmy powiedzmy parę dni obsunięcia ze względu na to, co się stało w zeszłym tygodniu, tak? Czyli wyłączenie systemów i ponowne konieczność ich wzbudzania. No ale to jest tydzień, tak? Także raczej powinniśmy zdążyć do końca kwietnia. Czy jest zagrożenie, że nie będzie likwidacji siatki? Na euro? Na razie nie ma takiego zagrożenia. Zamówienia poszły, temat jest realizowany. Nie ma takiego zagrożenia.